Tuż przed premierą widowiska Emigra Symfonia bez końca spotykamy się w Gdyńskim Muzeum Emigracji. A co byłoby osobistym eksponatem pańskiej emigracji? No może mój instrument Fidola Fischera, który pojechał do Ameryki i właściwie tam nie zagrał. I to jest ciekawe. Tak jak ja zagrałem i ta emigracja była dla mnie potężnym doświadczeniem w każdym wymiarze, tak ten mój instrument, gdybyśmy go pokazali, byłby trochę nieużywany. Ja go tylko raz pokazałem w bardzo zresztą fajnym zdjęciu. Polski operator Jacek Laskus zrobił zdjęcie mojej takiej książki Hollywood.pl, gdzie stoję z tą moją fidolą. Stoję na szczycie budynku Filharmonii w Los Angeles, to się nazywa Disney Hall. I on jest zrobiony, to jest Frank Gehry, jego projekt zrobiony jest z blachy takiej bardzo srebrnawej. I ja tam stoję z tą fidolą w płaszczu i to jest taki symbol emigracji. Ktoś, kto wziął ze sobą instrument, najbliższy mu, a wylądował z orkiestrą symfoniczną. I ten instrument jest właściwie pamiątką, ale już nie jest partnerem. A prywatne muzeum twórczości i życia Jana A.P. Kaczmarka znalazłoby się tu w Polsce, czy jednak w Stanach Zjednoczonych? No ciągle jednak większość jest w Stanach. Ja myślę, że trzeba będzie sprowadzić mojego Steinwaya, na którym napisałem parę fajnych muzyk i któregoś dnia, bo ja jestem bardzo taki, bardzo mnie ciągnie do Polski i tutaj robię sporo rzeczy, one mnie cieszą bardzo i tak powoli sprowadzam różne przedmioty, także mimo tego, że duża część mojego życia jest zawodowego gdzieś tam za oceanem, to jednak Europa, Polska ma taką emocjonalną siłę ssania. A jak brzmi emigracja? Czy ma melodię? Najpierw jest taka, jest szumem, wydaje mi się. Jest taki szum trochę jak morze, że fala się zmienia, ale on tak szumi. I najpierw jest, i ten szum oznacza tylko tyle, że emigrant musi słuchać, musi się wsłuchać w rytm i tętno tego nowego miejsca. No i też się wsłuchałem, jestem kompozytorem, więc no, wydaje mi się, umiem słuchać, więc słuchałem bardzo uważnie przez jakiś czas. To była ta piękna, znaczy, i to była ta pierwsza faza. I potem trzeba zacząć się komunikować. I w języku metafory te pierwsze moje akty komunikacji były dosyć odważne, bo one się działy na terytorium bezpiecznym. To był teatr amerykański. Ja pracowałem na początku bardzo dużo z teatrem, który nazywa się Mark Taper Forum. To jest duży teatr w Los Angeles, który ma jednocześnie bardzo fajną, małą scenę, gdzie robiło się różne dosyć eksperymentalne rzeczy. Wiele sztuk tam powstało od zera, które potem szły w wielki świat. I ja miałem wtedy szczęście chyba napisać, miałem 15-16 muzyk do takich właśnie pierwszych realizacji sztuk amerykańskich teatralnych, które tam startowały w jeszcze niepewne życie. A które z tych uczuć towarzyszących na emigracji było najintensywniejsze? Bo wyobrażam sobie, że te uczucia na emigracji są skrajne. I jakby do jakich melodii przypisałby pan te uczucia? Najbardziej intensywne były negatywne uczucia. Znaczy ja do dziś pamiętam taki budynek wspomnianego teatru. Teatr miał spektakularny budynek, a obok był budynek administracyjny, w którym spędzałem sporo czasu, tam były próby. I wszyscy tam traktowali mnie znakomicie. Było ogromne wsparcie i doceniali to, co robię. A jednocześnie po latach nie mogę tam wejść w ogóle, ponieważ gdzieś tam została we mnie pamięć traumy tych pierwszych lat, które były bardzo trudne, gdzie właściwie trzeba się zmagać z wyzwaniami, których właściwie się nie trudno było wymyślić nawet, bo ja przyjechałem z Polski. To nie była emigracja ucieczkowa. To był rok 89, gdzie Polska już się zaczynała demokratyzować. To było 2 tygodnie przed okrągłym stołem. Wiadomo było, że ten kraj się zmieni w sposób zasadniczy. I to była wyprawa z ciekawości. Ja dostałem stypendium rządu amerykańskiego, żeby tam spędzić kilka tygodni, który przekształcił się w ponad 27-letnią emigrację. A dlaczego nie próbował pan wyjechać wcześniej?
W końcu wielu Polaków wyjeżdżało do Stanów i zostawało tam już w latach 80., na początku lat 80. Ja byłem wtedy w Stanach. Moja pierwsza wyprawa to był rok 82, w drugiej połowie roku. Nagrałem pierwszą moją płytę w Stanach i dostałem pierwsze bardzo dobre recenzje amerykańskie. Pamiętam niespodziankę, kiedy znalazłem w New York Times recenzję Orkiestry Ósmego Dnia, czyli zespołu, który wtedy razem z Grzegorzem Banaszakiem. Orkiestry dwuosobowej. Tak, dwuosobowej. Graliśmy w takim klubie, który nazywał się Mad Club w Nowym Jorku, który mnie się z niczym nie kojarzył, bo nie znałem tamtego świata, a to była bardzo taka znane miejsce muzyki ciężkiej, rockowej też. I myśmy tam zagrali. Przyszedł słynny krytyk nowojorski Frank Rich, o którym też nie wiedziałem, że jest w ogóle istnieje. I następnego dnia dopiero, jak się telefony rozdzwoniły z gratulacjami, że dostaliśmy tak znakomitą recenzję, z miejsca, w którym nie spodziewałem się niczego dobrego, bo było ono bardzo dziwne, było ciemno i było... Stał tłum ludzi, ale nie wiadomo było, kto to jest, bo... No, była klasyczna wyprawa dwóch młodych chłopaków do kraju, którego nie znali i nie rozumieją. I ten kontekst nie obiecywał niczego dobrego, a okazało się wręcz odwrotnie. I to jest taka lekcja ciekawa, że dla emigranta, że nigdy nie zakładaj, że coś ci wydarzy, tylko miej otwartą głowę i serce, bo wydarzyć się mogą rzeczy dokładnie odwrotne do tego, co myślisz, że się za chwilę wydarzy. A czy z biegiem lat zrozumiał pan Stany Zjednoczone? Myślę, że tak. Znam ten kraj dosyć głęboko, intymnie. Jestem pełen podziwu dla społeczeństwa amerykańskiego. To jest rzadki gatunek ludzi pełnych optymizmu i niebywałej etyki pracy. Jednocześnie zbudowałem w sobie bardzo krytyczny stosunek do elit amerykańskich, tych, którzy rządzą, myślę o tych, którzy rządzą Amerykanami. Może elitę to jest za duże słowo, ale do tej części elit amerykańskich, które rządzą Stanami Zjednoczonymi i które przez ostatnich kilkadziesiąt lat pchają ten kraj w fatalnym kierunku. Czy był taki moment, w którym poczuł pan, że nie pasuje do tamtego stylu życia? No i na początku zawsze to jest wiele momentów, kiedy trzeba sobie pytanie zadać. Czy to jest miejsce, które jest w zgodzie z tym, kim ja jestem. Ale było tyle też pozytywnych zdarzeń, że ja szybko zrozumiałem, że to jest ciekawe miejsce. To jest miejsce, które wszystkim nie ma uprzedzeń. To jest miejsce, które nie ma uprzedzeń. Ameryka różni się od Europy tym, że ona w tych kreatywnych zawodach jest ciągle bardzo otwarta. W Europie jest ciągle bardzo żywa struktura klasowa i jest mieszczaństwo i są takie filtry, które trudno przeniknąć. W Ameryce, jeżeli ktoś przyjeżdża i ma talent w tym świecie sztuki, muzyki, filmu, czy nawet w świecie komputerów, to sprawia, że właściwie nie ma granic. Jeżeli tylko starczy talentu, uporu, szczęścia, to może to być bardzo piękna przygoda.